Przepis na nalewkę propolisową o stężeniu 10%. Składniki i proporcje na nalewkę o stężeniu 10% są następujące. Bierzemy 100 g propolisu surowego, 140 ml wody, najlepiej destylowanej albo przygotowanej i wystudzonej, i 360 ml spirytusu 95%. Jeżeli będzie 96%, to nie zrobi tutaj zauważalnej różnicy. Propolis trzeba umieścić w szklanym naczyniu. Szklany jest lepszy niż plastikowe, ponieważ plastik może w jakimś stopniu reagować ze spirytusem. A więc umieścić w szklanym naczyniu, zalać najpierw wodą, a następnie dodać spirytus. Zmieszać składniki i odstawić naczynie na 14 dni do ciemnego miejsca. Od czasu do czasu mieszać, wstrząsać, im częściej, tym lepiej. Zdecydowana większość substancji rozpuszczalnych przejdzie do roztworu już w ciągu pierwszych 2 dni, ale zaleca się poczekać 14 dni, żeby uzyskać maksimum korzyści. Ciepło przyspiesza rozpuszczanie, ale nie należy przesadzać. Zalecamy temperaturę pokojową, na pewno nie więcej niż 30 stopni Celsjusza. Na koniec można przesączyć nalewkę przez bibułkę albo zlać ją zwyczajnie z nad osadu. Tak powstanie nalewka na etanolu 70%, ponieważ dodaliśmy wody. Można też użyć po prostu 500 ml spirytusu 95% i nie dodawać wody, tych 140 ml wody. Powstanie wtedy też 10% nalewka propolisowa, ale na etanolu 95%. Różnica jest raczej niewielka, ale z literatury wynika, że w 70% etanolu rozpuszcza się nieco więcej składników pożądanych, natomiast w mniejszym stopniu rozpuszczają się wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, których nadmiar w nalewce nie jest korzystny. Te liczby podane wyżej mogą się wydawać nieoczywiste. To, że 140 ml wody i 360 ml spirytusu, czyli etanolu, ale trzeba wziąć pod uwagę następujące rzeczy. Zawartość substancji rozpuszczalnych w etanolu w surowym propolisie to jest około połowy, 50%. Więc jak dodajemy surowca, to tych substancji, które się rozpuszczają, tam jest dużo mniej, prawda, niż cała masa surowca. Po drugie, gęstość etanolu 95% jest mniejsza niż gęstość etanolu 70%, no bo w ogóle etanol jest lżejszy od wody, prawda. W związku z tym te proporcje nie będą takie, gdybyśmy mieszali substancje o tej samej gęstości. No i przy mieszaniu etanolu z wodą zachodzi jeszcze takie zjawisko, które się nazywa kontrakcja, co oznacza, że po zmieszaniu 140 ml wody z 360 ml etanolu 95% nie otrzymamy łącznie 500 ml, a jedynie 488 ml. A zatem 500 ml etanolu 95% waży 406 g. 360 ml etanolu 95% waży 291 g, a 488 ml etanolu 70% waży 432 g. W wyniku powyższych procedur nie otrzymamy prawdopodobnie dokładnie 10% nalewki, jeśli chodzi o stężenie propolisu. Teoretycznie powinno to być odpowiednio między 10,3% a 10,8%. Jednak przede wszystkim zależeć to będzie od dokładnej zawartości substancji rozpuszczalnych w etanolu w użytym surowcu, czyli od jakości surowca. A z taką dokładnością, o jakiej tutaj mówimy, i tak raczej nie będziemy w stanie bez przyrządów laboratoryjnych tej zawartości w surowcu ustalić. Tak więc można przyjąć, że będzie to nalewka w przyzwoitym przybliżeniu 10%.